Ja jestem ciekaw, czy nasz dzisiejszy gość również powie coś takiego, co może wstrząsnąć imprezami masowymi, albo bezpieczeństwem imprez masowych, albo światem celebrytów, których ochrania. Nasz dzisiejszy gość, pan Ryszard Cięciała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynałem 20 lat temu jako zwykły pracownik parkingu. Bywały sytuacje krytyczne, gdzie dzieci było trzeba wyciągać przytłoczonych, przyciśniętych do barierek. Często jest duża presja ze strony publiczności w czasie podejmowania jakiejś interwencji, jej zaprzestania, wymuszenia jej zaprzestania albo zmienienia, albo czegokolwiek. Pod względem bezpieczeństwa nie ma czego zarzucić organizatorom przystanku ustro. Bezpieczeństwo niestety ma swoją cenę. Żeby wynająć dobrych ludzi, żeby wynająć dobrych fachowców, to trzeba zapłacić. Często reakcja gwiazdorzenia jest wymuszana przez fanów, przez tłum. Jeżeli do artysty podchodzi ktoś i daje mu brudną tackę po frytkach, gdzie jest jeszcze ketchup i prosi o autograf, ale samo to, że się nauczyłem, a później to rzuciłem, tak, czasem żal. Żal, bo można było inaczej.